witam wszystkich. No, zawsze były dwie osoby, maksymalnie trzy przed monitorem, a dzisiaj widzę, jestem w szoku. 15 osób. Frekwencja wzrasta, bardzo mnie to cieszy. Serce rośnie. No ale niestety pojawiły się kłopoty natury technicznej. Mianowicie kupiłem sobie dwa uchwyty takie na szybę do telefonu. Może one nie były jakiejś przepięknej urody, ale dosyć fajnie trzymały się szyby i powiedzmy, że spełniały jakieś tam warunki. No i oba, muszę powiedzieć, kupione w Lidlu, oba w tym samym miejscu pękły, czyli bubel totalny. Nie wiem, czy one wytrzymały miesiąc, no może trochę więcej, chociaż używania to mniej, no bo ile ja tam tego telefonu miałem, także lipa totalna. Widzicie, co teraz się dzieje. Nagranie, można powiedzieć, zaraz może coś poradzę. O! Może być coś takiego? No. Tak będzie trzeba sobie jakoś radzić w ten sposób. Lekka zmiana imagę. Totalna katastrofa, jeżeli mam być szczery. Nie cierpię brudek wszelakich i wąsów. Ale tak dla finezji kolega mówi, weź zapuść. No i sobie myślę, dobra, zrobię mu przyjemność i parę dni będę miał, o, taką sierść. Nie, to już w formie żartów, ale faktycznie to nie mój klimat. Mniejsza z tym. Obiecałem, że rozpocznę temat, dosyć, ja myślę osobiście, że temat jest bardzo szeroki i głęboki na pewno. Na ile ja przekażę atrakcyjność tego tematu, nie wiem, zobaczymy. Dlaczego o nim będę chciał mu powiedzieć? Dlatego, że dosyć dużo czasu poświęciłem na obecność w tym temacie. Już mówię, o co chodzi. Chodzi ogólnie o obecność na wszelakich portalach, gdzie poznają się ludzie, tak? Jakie nazwiemy, to jest zupełnie obojętne, czy to będzie portal randkowy, czy portal katolicki, czy portal seksualny, czy obojętnie, naprawdę technika dowolna, jak nazwiemy. Ja bym powiedział, bo ogólnie rzecz biorąc to wszystko ja będę zmuszony nagrać w pakietach, tak? Bo powiedzieć to wszystko, co chcę powiedzieć w jednym filmie, jest to praktycznie misja niemożliwe. Ja się w żaden sposób nie przygotowuję do tych filmów, czyli ja nie mam jakiejś rozpiski, co bym chciał powiedzieć. Wszystko mówię z głowy, z pamięci i wiadomo, że trochę te myśli będą chaotycznie się mieszały, tak? Czyli będę się starał jak najbardziej to przedstawić, ale jednak pewnie będzie takie coś, że gdzieś tam w następnym filmie będzie nawiązanie do poprzedniego, tak w skrócie. Bardzo chciałbym raczej, żeby odbiór tego filmu to było coś na zasadzie, może nie ku przestrodze, bo ku przestrodze to jest przesada, tak? Bo jeżeli ja tam byłem obecny, jestem obecny z przerwami od około 3 lat, strzelam tylko, to nie ma znaczenia na tego typu portalach, i dosyć mocno poznałem to środowisko, co tam się dzieje, jak to wygląda, o co tam chodzi, kogo się poszukuje, kogo się nie poszukuje i tak dalej, jakby wszelakie tematy z tym związane. Poznałem, powiedzmy w cudzysłowie, kilka pań, co będzie miało istotne znaczenie dla całej tej opowieści, bo jakbym poznał tylko dwie, no to nie byłbym upoważniony do tego, żeby o tym cokolwiek mówić, ja uważam. Także było ich kilka, przyjmijmy, tak? No i może tak na początku zacznę od początku mojej przygody jakby z tym tematem, a później to będziemy tymi tematami, tak jak powiedziałem, troszeczkę, no, tak rzucać z jednego miejsca na drugie. Postaram się to ułożyć w jedną jakąś logiczną całość, ale czy to wyjdzie, zobaczymy, no, czy to będzie na tyle ciekawe. Początki moje, kiedy ja zainteresowałem się tym czymś, tak to nazwijmy, bo ciężko mi to nazywać, no to dostawałem jakieś reklamy na maila wcześniej, dużo wcześniej,
jak jeszcze nie byłem zainteresowany tego typu tematem, dokładnie chodziło o portal Badoo. Ja nie wiem, dlaczego one przychodziły do mnie na maila, te reklamy. Wcześniej mnie to w ogóle nie interesowało, nie miałem żadnego zainteresowania, nawet nie wiedziałem, co to jest tak naprawdę dokładnie, bo tam było, że ktoś chce z tobą porozmawiać, coś takiego, i przychodziły tego typu jakieś tam zajawki mailowe. Później, jak już poczułem, że warto to sprawdzić, no to zapisałem się. Akurat pierwszym portalem był portal Badoo. Tam zostałem w sposób dosyć brutalny, można powiedzieć okradziony, bo wiadomo, wszystkie te portale, umówmy się od razu, żebyście zrozumieli istotę ich działania. To, że nawet na dzień dobry one są bezpłatne, to wszystko robią operatorzy tych portali, żeby zachęcić was do tego, żebyście płacili jednak za to. Bo to nie są instytucje charytatywne, to są instytucje, które chcą na was zarabiać i jeszcze śmiem twierdzić, że zarabiać niemałe pieniądze. Czyli jakby walka jest o bardzo duże pieniądze. Wiadomo, że w tym zakresie damsko-męskim, czy w innej konfiguracji, to już jest tam każdego indywidualna sprawa, to dużo się dzieje na świecie, bo to są portale światowo dostępne, online, także dostępność jest dosłownie na całym świecie. Kto tylko wejdzie, ściągnie aplikację. Zapotrzebowanie na te portale, uważam, jest duże, z tego względu, że tak uważam, przyjęło się, z moich obserwacji to wynika, że już się nie poznaje, jakby, ja mówię teraz, żeby doprecyzować, bardziej o takim drugim obiegu ludzi, czyli takim, powiedzmy, jak ja jestem po związku małżeńskim, no i ci ludzie, powiedzmy, po jakichś tam związkach, po tego typu historiach, no gdzieś chcą się ku sobie zbliżyć, no i szukają koncepcji, tak, na to, gdzie kogoś poznać. I zauważyłem, że przyjęło się tak, że już na przysłowiowej ulicy, oczywiście nie chodzi mi o ulicę, tylko o jakieś knajpy, jakieś puby, no nie wiem, tego typu miejsca, nie zawsze do końca jest to realne, żeby kogoś poznać. Ludzie są pozamykani w sobie, nie chcą się poznawać w takich okolicznościach właśnie, powiedzmy, życiowych. Nie działa to. Wielokrotnie ja próbowałem, znaczy oczywiście, że to jest możliwe, ja nie mówię, że to jest kompletnie niemożliwe, żebyśmy się też rozumieli, ale mówię o jakichś takich stereotypach, które się utarły i które na pewno, nie mam wątpliwości, że to, co mówię, to jest, to tak jest. Czyli jeszcze wyobraźmy sobie taką sytuację, no bo cóż z tego, że my, jak pojedyncza osoba, że jest wolna, tak? Że jest dorosłą już osobą, powiedzmy 40+, ja tylko daję przykład, bo można być 30+, czy 50+, nie ma to znaczenia. Jest osobą wolną i to, że chodzi ktoś sam po ulicy, robi zakupy, czy idzie do knajpy sam z kolegą bądź z koleżanką, to wcale nie znaczy, że życiowo ten człowiek jest wolny, tak? Że ma przestrzeń na to, żeby poznać kogoś nowego, jeżeli chodzi o partnera. Czyli takie podchodzenie i atakowanie tych ludzi, no jak powiedziałem, w tej przestrzeni takiej życiowej, no to po pewnym czasie byłoby mocno kontrowersyjne, bo jakby faceci chodzili i zaczepiali babki na ulicy, to ja podejrzewam, że po 2 tygodniach gdyby palcami już pokazali takiego jułopa, zobacz, to idzie ten, co zaczepia wszystkie baby i tam coś od nich oczekuje, czy chce się umówić. No nie jest to fajne, tak? Jest duży dyskomfort i uważam, że to jest kompletnie bez sensu. Dlatego to wszystko przeniosło się do sieci. Według mnie dramatyczna sytuacja, autentycznie mówię, dramatyczna, dlatego że tam te portale wszelakie są nastawione, tak jak powiedziałem, tylko i wyłącznie na zysk i nie zależy tak naprawdę na tym, żeby tam ktokolwiek się sparował, tylko mają tam być ci ludzie i jeszcze dodatkowo mają wykupować te wszelakie opcje płatne, jakie tam są oferowane, tak? To jest ich cel. A to, że są portale, że gdzieś tam można poruszać się w tej przestrzeni gratis, no to jest inna para butów, że one faktycznie są i można w jakimś tam zakresie być nie płacąc nic, tak? Zaraz wszystko wyjaśnię, o co chodzi dokładnie i jak to wygląda. Więc ogólnie dotyczące portali, to tak jak powiedziałem, że ta przestrzeń taka publiczna mocno się popsuła, a w związku z tym, że portale te istnieją, no to jakby wszyscy ludzie
tacy, którzy chcieliby kogokolwiek poznać, nie mają wyjścia, no bo jakby jest to taka tuba, że jeżeli kogoś chcesz poznać, no to trzeba tam, na tym portalu, trzeba tam. No wiadomo, jakieś tam najpopularniejsze, to ja bym powiedział, to jest Tinder, może Badoo i wszelkie jakieś tematy, ja bym powiedział tematyczne, które tak naprawdę, powiem wam szczerze, to jest wszystko jedno wielkie szambo, to samo. Wyjaśnię wszystko bardzo precyzyjnie, jak to działa, jak to funkcjonuje. Nie myślcie sobie, że jeżeli ktoś robi jakąś tam... troszeczkę przełamie to samo, tak? Ale są różne sposoby działania tychże portali. Bo materiał ludzki, jaki na nich się znajduje, na tychże portalach, ja bym osobiście powiedział, że jest... praktycznie to są ci sami ludzie. Znaczy się oni krążą między jednym, drugim, dziesiątym, pięćdziesiątym portalem, wszyscy się tam tasują. To jest, nie ma czegoś takiego, ja uważam, że jak ktoś się chce czegoś bardziej ambitnego, no, bo w telewizji reklamują, ale jak w telewizji reklamują, to wiadomo, to już jest coś bardziej takiego wow i tam trzeba zapłacić 100, 200 czy ileś złotych na miesiąc, nie wiem, bo ja tam nie uczestniczyłem w tym, w tych wszystkich. To jest coś naprawdę takiego ojojoj, że tam spotkamy tego kogoś naprawdę takiego już wyselekcjonowanego. Nic bardziej mylnego. Ja uważam nawet, że tam jeszcze większa kumulacja świrów siedzi. Autentycznie mówię. Nie ma tam możliwości innych, aniżeli na portalu takim, powiedzmy, ogólnodostępnym spotkania kogokolwiek. Także ja tak siedzę, trochę wygląda to, jakbym był przegięty, ale to wynika z tego, że rękę trzymam... O, tak bym mógł może... No bo ja wszystko, tak jak widzicie, ja trzymam w ręku. Kupiłem dwa uchwyty, które się zepsuły. Nie wiem, czy już mówiłem na początku filmu i niestety muszę sobie jakoś tak radzić. Czyli nie liczcie na to, że gdziekolwiek indziej jak wejdziecie, to tam będą inni ludzie. Mało tego, powiem więcej. Operator portalu będzie robił wszystko, żeby stwarzać wrażenie, że tam ktoś jest, że tam jest jakiś tłum, że tam są ludzie, którymi wy możecie się zainteresować. I będzie robił takie mistyfikacje, takie roszady, takie podstępy, podstępne jakieś podejścia, że będzie wam serwowało jakieś od botów począwszy, czyli jakby taki wymyślony kąt, żeby to była sztuka, że coś tam się, tak mówię, dla was ma być wrażenie, że coś tam się dzieje, że kogoś kliknęliście i że tam ktoś jest. Nieprawda. Te portale mniej powiedzmy popularne, one generują mniej ludzi, a mniej ludzi oznacza mniejsze prawdopodobieństwo, tak w linii prostej mówię, tego, że tam znajdziecie kogoś, powiedzmy, rozsądnego dla was, tak? Tak już mówię wprost, obojętnie jakie macie tak naprawdę zamiary. Ja już nie wnikam od tego, czy jest to tylko i wyłącznie cel seksualny, czy jest to cel partnerski, czy wy tam poszukujecie żony męża, czy wy szukacie kogoś, żeby pójść z nim na wieczorną modlitwę. To jest naprawdę, nie ma to żadnego znaczenia. Prawdopodobieństwo, jak ludzi jest tam, ja tylko daję przykład, 100, a na innym portalu jest 2000, nawet z okolicy jakiejś tam, z jakiejś tam średnicy, powiedzmy, okolicy, no to no umówmy się, wśród tych 2000 jest jakiś cień nadziei, cień, to jest bardzo istotne słowo, że tam znajdziemy, no... jest większe prawdopodobieństwo, tak? Oczywiście cuda się zdarzają, ale ja nie operuję tutaj w tym całym cyklu, nie będę operował cudami, bo to ja na takie cuda nie napotkałem. Znaczy napotkałem na cuda w sensie egzotycznego zachowania, to tak, to tego było cała masa i to tam będę chciał sukcesywnie o tym opowiedzieć, ale to z czasem, bo robi się galimatias. Więc pierwszą podstawową sprawą, nie liczcie na to autentycznie, że jak wy wejdziecie na właśnie ten bardziej ambitny czy płatny portal, to tam jest ktoś, dajecie sobie szansę na to, że tam będzie już ktoś bardziej konkretny. Ja wiem też, z czego to wynika. Wynika to z tego, że jak byliście na portalach, powiedzmy, tych najbardziej popularnych, darmowych, jesteście zmęczeni tym, i ja to rozumiem, bo wiem, o co chodzi bardzo dokładnie, zmęczeni tym towarzystwem, no to idziecie w płacenie, w jakieś właśnie no, ambitne miejsca, gdzie jest wyeliminowany ten element taki najbardziej kontrowersyjny. To jest błędny sposób myślenia, stracicie tylko i wyłącznie pieniądze i tam będzie absolutnie to samo, na co nadzialiście się na tych portalach ogólnodostępnych. Ja bym procentowo bym ocenił, że na tych portalach wszelakich dziwnych zjawisk, dziwnych ludzi z różnych,
pod różnym względem kontrowersyjnych, pod różnym. I to dotyczy zarówno mężczyzn, czyli jak kobieta poszukuje mężczyzny, jak i mężczyzna jak poszukuje kobiety, to jest 95% to jest kompletnie stracony czas. Tak jak powiedziałem, to jest stracony czas w różnym wymiarze, tak? Niektóre są bardziej takie rzeczy błahe, a niektóre są bardzo, no ja bym powiedział, nawet ekstremalne, jeżeli chodzi o stratę czasu poświęconego na zapoznanie tej osoby, ale przyjmijmy z góry i nie ma w tym żadnej pomyłki. Nawet bym powiedział, że pomyłka jest, że ja zaniżyłem, że zamiast powiedzieć 97, 98, mówię 95, daję nadzieję, tak? Bo 5% to jest ogromna nadzieja, że te 5% tych ludzi, których tam gdzieś poznamy, że to będzie coś rozsądnego. Czyli przygotujcie się na najgorsze. Najgorsze, co to znaczy? Na poświęcenie niestety czasu, niestety emocji, złych emocji, niestety na poświęcenie w sumie czas i emocje, tak? Bo to są dwa główne jakieś takie czynniki negatywne, które nas tam spotkają w drodze do tego, żeby dać sobie szansę poznać kogoś rozsądnego. No, dosłownie powiedziałem teraz tak dosyć dobitnie. Jeżeli ktoś liczy na to, gdy tam wejdzie i w miarę sprawnie, szybko coś się mądrego zadzieje, to ja bym przestrzegał przed tego typu historią. Uważam, że to jest misja niemożliwa. To znaczy, jeszcze inaczej powiem. Jeżeli ktoś ma bardzo słabe wymagania, słabe w sensie, no nie ma zbyt dużych oczekiwań, nie ma w nim najmniejszej ambicji, czyli no naprawdę szuka czegoś, nie wiem jak to określić, takich podstawowych wrażeń, i to już nieważne, czy to są wrażenia, tak jak mówię, w każdej dziedzinie życia, no to pewnie je znajdzie, bo są takie kobiety. Ja teraz będę bardzo mocno operował doświadczeniami z kobietami, chociaż mam też wiedzę, w związku z tym, że poznałem tych kobiet kilka, jak działają mężczyźni. Ja mam dosyć dokładną wiedzę, także to nie jest tak, że będę opowiadał o tym na zasadzie domysłów moich, tylko i wyłącznie będą to potwierdzone historie, które mi opowiadały bardzo skrupulatnie i precyzyjnie te kobiety, które te historie przeżyły. Ale bardziej wiadomo jest doświadczenie i bardziej mogę się wypowiedzieć na bazie kobiet. I to są, wszystko co powiem, to jest na podstawie mojego doświadczenia prywatnego. To, co ja tutaj doświadczyłem podczas obecności, tak jak powiedziałem, 3 lata. I no, żeby w ogóle określić jakieś progi statystyczne i progi błędu, no to muszę powiedzieć, nie dziesiątki, ale setki poznanych kobiet. I to nie mówię o setkach poznanych kobiet na żywo, bo oczywiście to jest niemożliwe, tak? Powiedzmy sobie szczerze. Ale to są setki poznanych, powiedzmy, w dialogu. O, takie coś, to już jest dobre określenie. Czyli gdzieś tam miałem z nimi do czynienia w dialogu. Dialog mógł być bardzo krótki, bardzo długi, to już są różne przypadki. Ale będę bazował na tych właśnie statystykach. Zbliża się nam 20 minut. Ja będę robił takie pakiety filmowe co 20 minut. Niestety, ale to zauważyłem, jest chyba najrozsądniejszy okres. Także przerwiemy to. Za chwilę wchodzimy z następną częścią i jakby kontynuacją, tak? Ja robię to jedno za drugim, jeden za drugi film, czyli będzie taki sam anturaż, tak? Jedziemy samochodem drogą S3. No, nie mam uchwytu do telefonu, także męczę się, nie ukrywam, bo to jest nie nagrywanie zarówno dla mnie, jak i nie oglądanie, bo domyślam się, że to oglądanie jest w jakimś sensie uciążliwe, bo cały ekran lata, także najmocniej przepraszam, ale będę chciał jednak mimo wszystko to kontynuować. Także do zobaczenia, papa, za chwilę się widzimy po raz kolejny.